Wyjechawszy, kmicic mógł księciu radziwiłowi oddać znaczne posługi. W kijdanach ciężył mu już od dawna. Hetman pewniejszym był go z daleka niż z bliska. Dzika fantazja i zapalczywość kmicica mogły lada chwila sprowadzić w kijdanach wybuch i zerwanie nader niebezpieczne dla obydwóch. Wyjazd usuwał niebezpieczeństwo. rzęd diable wcielony i służ! mruknął książę, poglądając na drzwi, którymi odszedł chorą orszański. Następnie zawołał Pazia i rozkazał prosić do siebie Ganhofa. Obejmiesz w Kmicicową, rzekł mu, i komendę nad całą jazdą. Kmicic wyjeżdża. Przez zimną twarz Ganhofa przebiegł jakoby błysk radości. Omijała go misja, ale spotykała wyższa szarża. Skłonił się więc w milczeniu i rzekł, wierną służbą za łaskę waszej książęcej mości się wypłacę. Po czym wyprostował się i czekał. – A co powiesz więcej? – rzekł książę. – Wasza książęca Mość. Przyjechał tu dziś rano szlachcic z Wiłkomierza, który przywiózł wieść, że pan Sapiecha na waszą książęcą Mość z wojskami ciągnie. Radziwił drgnął, lecz w mgnieniu oka opanował wrażenie. – Możesz odejść – rzekł do Ganhofa, po czym zamyślił się głęboko. Kmicic zajął się bardzo czynnie przygotowaniami do drogi oraz wyborem ludzi, którzy mieli mu towarzyszyć – Postanowił bowiem nie jechać bez pewnej asystencji, raz dla bezpieczeństwa własnego, a powtórę dla powagi swojej poselskiej osoby. Pilno mu było, więc chciał ruszyć tegoż jeszcze dnia na noc lub, jeśliby słota nie ustała, na zajutrz rano. Ludzi wynalazł wreszcie sześciu pewnych, którzy dawniej jeszcze pod nim służyli w tych lepszych czasach, gdy się przed przyjazdem do Lubicza pod Chowańskim uwijał. Starych zabijaków orszańskich, gotowych iść za nim choćby na kraj świata. Sama to była szlachta i bojarowie Putni, ostatnie resztki potężnej niegdyś watachy, przez Butrymów wyciętej. Na czele ich stanął wachmistrz Soroka, dawny sługa kmiciców, żołnierz stary i sprawny bardzo, chociaż liczne wyroki, za liczniejsze jeszcze swawole, nad nim ciążyły. Po obiedzie dał hetman panu Andrzejowi listy i Glejt do komendantów szwedzkich, z którymi młody poseł mógł się w znaczniejszych miastach spotykać. Pożegnał go i wyprawił dość czule, prawie po ojcowsku, zalecając ostrożność i rozwagę. Tymczasem pod wieczór niebo poczęło się wyjaśniać. Mdłe słońce jesienne ukazało się nad Kiejdanami i zaszło za czerwone chmury, porozciągane długimi pasmami na zachodzie. Nic nie stawało na przeszkodzie do drogi. Kmicic popijał właśnie Strzemiennego z Ganhofem, Harłampem i kilkoma innymi oficerami, gdy o zmroku już wszedł Soroka i spytał – Jedziemy, panie komendancie? Za godzinę odparł kmicic. Konie i ludzie gotowi, już na dziedzińcu. Wachmistrz wyszedł, a oni poczęli się tym bardziej trącać kielichami, lubo kmicic więcej udawał, że pije niż pił w rzeczywistości. Nie w smak mu było wino i nie szło mu do głowy. Nie rozweselało humoru. A tymczasem tamtym kurzyło się już z czupryn. Mości pułkowniku, mówił Ganhow, poleć mnie łasce księcia Bogusława! Wielki to kawaler, jakiego drugiego nie masz w całej Rzeczypospolitej. Jak tam przyjedziesz, to jakobyś do Francji przyjechał. Inna mowa, inny obyczaj, a każdy dworności tam się może nauczyć snadniej jeszcze aniżeli na królewskim dworze. Pamiętam księcia Bogusława pod beresteczkiem, rzekł Harłamp. Miał jeden regiment dragonów, całkiem na francuski ład musztrowany, którzy pieszą i konną służbę zarówno pełnili. Oficerowie sami byli Francuzi, prócz kilku olendrów, a i między żołnierzami większa była część Francuzów, a wszystko franty. To tak od nich różnymi wonnościami pachniało, jakoby z apteki. W bitwie rapierami okrutnie bodli i powiadali o nich, że co który człeka przebudł, to mu mówił pardonnez moi. Tak politykę nawet z hultajstwem obserwowali. A książę Bogusław z chustką na szpadzie między nimi jeździł, zawsze uśmiechnięty. Choćby w największym ukropie, gdyż taka jest francuska moda, aby się śmiać wśród krwi rozlewu. Twarz miał też barwiczką pomalowaną, a brwi węgielkiem wyczernione, na co krzywili się starzy żołnierze i przezywali go koczotką. I zaraz po bitwie kryzy nowe mu przynosili, żeby to był zawsze strojny, jakoby na ucztę. I włosy mu żelazkami przypiekali, dziwne z nich czyniąc fircy fuszki. Ale mężny to pan. I pierwszy i w największy ogień szedł. Pana Kalinowskiego też na rękę wyzwał, że mu tam coś przymówił. Aż król jegomość musiał godzić. Nie ma co, mówił Ganhof. Ciekawych się waść rzeczy napatrzysz i samego króla szwedzkiego oblicze będziesz widział, który jest wojownik po naszym księciu w świecie największy. I pana Czarnieckiego, dodał Harłamp, coraz głośniej o nim mówią. Pan Czarniecki stoi po stronie Jana Kazimierza, i przez to jest naszym nieprzyjacielem, odrzekł surowo Ganchow. Dziwne się rzeczy na świecie dzieją, rzekł w zamyśleniu Harłamp. Gdyby tak ktoś rok temu albo dwa powiedział, że Szwedzi tu przyjdą, to byśmy wszyscy myśleli, że będziemy ich bić. A tymczasem, patrzcie, waszmościowie, nie my jedni, ale cała Rzeczpospolita ich z otwartymi rękami przyjęła, rzekł Ganchow. Tak jest, jako żywo wtrącił w zamyśleniu Kmicic. Prócz pana Sapiechy i pana Gosiewskiego i pana Czarnieckiego i hetmanów koronnych, rzekł Harłamp. Lepiej o tym nie mówić, odpowiedział Ganchow. No, mości pułkowniku, wracajże nam zdrowo. Promocje cię tu czekają. I panna billewiczówna, dodał Harłamp. Wać panu nic do panny Bilewiczówny, odrzekł szorstko Kmicic. Pewnie, że nic, bo on już i za stary... Ostatni raz. Czekajcie, ważmościowie, kiedyż to było. Aha! Ostatni raz w czasie elekcji dziś nam miłościwie panującego Jana Kazimierza. Waszmość od tego język odzwyczaj, przerwał Ganchow. Dziś panuje nam miłościwie Karol Gustaw. Prawda. do altera natura. Owóż, ostatni raz w czasie elekcji Jana Kazimierza, naszego ex-króla. I wielkiego księcia litewskiego okrutniem się zakochał w jednej pannie z fraucymeru księżnej Jeremiowej. Wabna to była bestyjka. Ale co mnie jej chciał w oczy bliżej spojrzeć, to mi pan Wołodyjowski szable podstawiał. Miałem się z nim bić. Tymczasem bohun wszedł między nas, którego Wołodyjowski jak zająca wypatroszył. Żeby nie to, tyle byście mnie waszmościowie teraz żywego widzieli. Ale z gotów byłem się bić choćby z diabłem. Wołodyjowski zresztą per amicitiam się o nią tylko zastawiał. Bo ona była z innym zmówiona, jeszcze gorszym zabijaką. Hej, mówię waściom, myślałem, że uschnę. Nimi było do jadła ni do napitku. Dopiero jak mnie książę nasz z Warszawy aż do Smoleńska posłał, tak i afekt wytrząsłem po drodze. Nie masz jak podróż na takowe zgryzoty. W pierwszej mili już mi się stało lżej, a nim do Wilna dojechałem, ani mi była w głowie. I do tej pory w kawalerskim stanie wytrwałem. Od co? Nie masz jak droga na nieszczęśliwa afekta. Także to waść mówisz? spytał Kmisić. Jako żywo. Niech tak czarni porwą wszystkie gładyszki z całej Litwy i Korony. Już mi one niepotrzebne. I bez pożegnania waść wyjechałeś? Bez pożegnania? Jedną tasiemkę czerwoną za sobą rzucił, co mi jedna stara niewiasta, w rzeczach afektu bardzo doświadczona, doradziła. Zdrowie waszmości, wtrącił Ganchow, zwracając się znów do pana Andrzeja. Zdrowie, odrzekł kmicic. Dziękuję z serca. Do dna, do dna! Waszmości czas na konia i nas też służba potrzebuje. Niech waszą mość Bóg prowadzi i odprowadzi. Bywajcie zdrowi siemkę czerwoną rzucić za siebie, rzekł Harłamp. Albo na pierwszym noclegu ognisko wiadrem wody samemu zalać. Pamiętaj, waść, jeżeli chcesz zapomnieć. Ostawaj, waść z Bogiem, nie prędko się obaczym. A może gdzie na polu bitwy? dorzucił Ganhof. Daj Boże obok siebie, nie przeciw sobie. Nie może inaczej być, odrzekł Kmicic. I oficerowie wyszli. Zegar bił siódmą zwierzy. Na dziedzińcu konie stukały kopytami o kamienne płyty, a przez okno widać było ludzi czekających w gotowości. Dziwny niepokój ogarnął pana Andrzeja. Powtarzał sobie jadę, jadę. Wyobraźnia przesuwała mu przed oczyma nieznane kraje i tłum nieznanych twarzy, które miał zobaczyć, a jednocześnie chwytało go także zdziwienie na myśl o tej drodze, jak gdyby przedtem nigdy o niej nie myślał. Trzeba siąść na koni, ruszyć. A co się zdarzy, to się zdarzy, co będzie, to będzie, myślał sobie. Teraz jednak, gdy konie parskały już za oknem i godzina odjazdu biła, czuł, że tamto życie będzie obce. A wszystko, z czym się zżył, do czego się wezwyczaił, z czym zrósł mimo woli duszą i sercem, to pozostanie w tym kraju, w tej okolicy, w tym mieście. Dawny kmicic także zostanie tu. A tam pojedzie jakoby inny człowiek, tak obcy wszystkim, jak i wszyscy mu tam obcy. Trzeba mu tam będzie zacząć zupełnie nowe życie, a Bóg jeden raczy wiedzieć, czy stanie na to ochoty. Pan Andrzej był znużony na duszy śmiertelnie i dlatego w tej chwili czuł się wobec tych nowych widoków i nowych ludzi bezsilnym. Pomyślał, że tu mu było źle i tam będzie źle, a przynajmniej ciężko bardzo. Ale czas, czas. Trzeba czapkę na głowę włożyć i jechać. Zali jednak bez pożegnania. Możnaż to być tak blisko, a potem tak daleko, by słowa nie rzec i odjechać. Od do czego doszło? Ale co jej rzec? Czy pójść i powiedzieć, zepsowało się wszystko? Idźwać pan na swoją drogą, ja pójdę swoją. Po co? Po co to i mówić, gdy bez mówienia tak się stało? Toż on nie jest już jej narzeczonym, jako i ona nie jest i nie będzie jego żoną. Przepadło, zerwało się co było i nie wróci. I nie zwiąże się na nowo. Szkoda czasu, słów i nowej męki. Nie pójdę, myślał kmicic. Lecz z drugiej strony łączy ich jeszcze wola zmarłego. Trzeba wyraźnie i bez gniewu umówić się o wieczne rozstanie i powiedzieć jej: wać pan na mnie nie chcesz, więc wracam ci słowo. Uważajmy oboje, jakoby testamentu nie było. I niech każdy szuka szczęścia gdzie może. Lecz ona może odpowiedzieć, jam to już dawno wać panu oznajmiła. Czemu mi teraz to powtarzasz? Nie pójdę. Niech co chce będzie, powtórzył sobie kmicic. I nacisnąwszy czapkę na głowę, wyszedł ze stacji na korytarz. Chciał wprost siąść na koni, co prędzej znaleźć się za bramą. Nagle na korytarzu, jakoby go coś za włosy chwyciło. Owładnęła go taka chęć widzenia jej, przemówienia do niej, że przestał rozmyślać, czy iść, czy nie iść, przestał rozumować i biegł. A raczej pędził z zamkniętymi oczyma, jakoby się chciał w wodę rzucić. Przed samymi drzwiami, przed którymi warta już była zdjęta, natknął się na pacholika pana miecznika Rosińskiego. Jest pan miecznik w stacji? spytał. Pan Miecznik jest pomiędzy oficerami w Cekhausie, a panna, panna jest. Ruszaj powiedzieć, że pan Kmicic wyjeżdża w długą drogę i chce pannę widzieć. Pachołek usłuchał rozkazu, lecz nim wrócił z odpowiedzią, Kmicic pocisnął klamkę i wszedł bez pytania. Przychodzę wać pannę pożegnać, rzekł. Bo nie wiem, czy się w życiu jeszcze obaczym. Nagle zwrócił się do pachołka. Czego tu jeszcze stoisz? Moja mościa panno. Mówił dalej kmicic, gdy drzwi za sługą zamknęły się Chciałem jechać bez pożegnania, ale nie mogłem Bóg raczy wiedzieć, kiedy wrócę i czy wrócę Bo i o przygodę nie trudno Lepiej nie rozstawajmy się z gniewem w sercu i z urazą Aby kara boska na które z nas nie spadła Ej, siła by mówić Siła by mówić, a tu język wszystkiego nie wypowie No Szczęścia nie było, woli Bożej widać nie było, a teraz choć ty, człeku, i łbem w mur bij, nie ma już rady nijakiej. Nie winujże mnie, wać panna, to i ja cię nie będę winował. Już na ów testament nie trzeba zważać, bo jako rzekłem, na nic ludzka wola przeciw boskiej. Daj ci, Boże, szczęście i spokojność, grunt, żeby sobie winę odpuścić. Nie wiem, co mnie tam spotka, gdzie jadę Ale już mi dłużej nie wysiedzieć w męce, w kłótni, w żalu Człek się o cztery ściany w izbie rozbija Bez rady, mościa panno, bez rady Nie masz tu nic do roboty Jeno się ze zgryzotą w bary brać Jeno myśleć po całych dniach, aż głowa boli o nieszczęsnych terminach I, i w końcu nic nie wymyślić Trzeba mi tego wyjazdu jako rybie wody Jako ptakowi powietrza, bo inaczej bym oszalał Dajże Boże i wać panu szczęście, odrzekła panna Aleksandra. I stała przed nim, jakoby ogłuszona wyjazdem, widokiem i słowami pana Kmicica. Na twarzy jej malowało się zmieszanie i zdziwienie, i widocznym było, że walkę ze sobą toczy, aby przyjść do siebie. Tymczasem zaś spoglądała szeroko otwartymi oczyma na młodego junaka. Ja do wać pana nie chowam urazy, rzekła po chwili. Bodaj tego wszystkiego nie było, odrzekł Kmicic. Jakobyś zły duch wszedł między nas i niby morzem nas rozdzielił. Ani tej wody przepłynąć, ani jej przebrnąć. Człek nie czynił tego, co chciał. Nie szedł, gdzie zamierzył. Jedno jakoby go coś popychało, aż i zaszliśmy oboje na bezdroże. Ale skoro się mamy z oczu stracić, toć lepiej choć z dalekości zakrzyknąć sobie Bóg prowadź. Trzeba też, waćpannie, wiedzieć, że uraza i gniew to co innego, a żal co innego. Gniewum się wyzbył, ale żal we mnie siedzi. Może nie dować panny, bo ja wiem do kogo i czego. Myśląc, nic nie wymyślę, ale tak mi się zdaje, że lżej będzie i mnie, i wać pannie, gdy się rozmówię. Waćpanna, panna masz mnie za zdrajcę. I to mnie najgorzej kole, bo jak zbawienia duszy mojej pragnę, tak nie byłem i nie będę zdrajcą. Już tego nie myślę, rzekła Oleńka O, jakże to mogłaś myśleć choć godzinę? Toż mnie znałaś, że dawniej do swawoli byłem gotów. Usiec, podpalić kogoś, zastrzelić, to co innego. Ale zdradzić? Dla zysku? Dla promocji? Nigdy! Brońże mnie, Boże, i sądź. panna jesteś niewiasta i nie możesz rozumieć, w czym zbawienie ojczyzny. Więc ci się nie godzi potępiać, ani wyroków dawać. A czemu potępiłaś? A czemu wyrok wydałaś? Bóg z tobą. Wiedz, że o tym, że zbawienie w księciu Radziwille i w Szwedach, a kto inaczej myśli, a zwłaszcza czyni, ten właśnie ojczyznę gubi. Ale nie czas mi dyskursować, bo czas jechać. Wiedz tylko, że mnie zdrajca, nieprzedawczyk, bodajem zginął, jeżeli nim kiedy będę. Wiedz, że niesłusznie mną pogardziłaś, niesłusznieś na śmierć skazała. To ci mówię pod przysięgą i na wyjezdnym, a mówię dlatego, ażeby zarazem powiedzieć, odpuszczam z serca, ale za to i ty mnie odpuść. Panna Aleksandra przyszła już zupełnie do siebie. Co wać pan mówisz? Żem cię niesłusznie posądzała, to prawda i wina moja, którą wyznawam i o przebaczenie proszę. Tu głos jej zadrgał i oczy niebieskie zaszły łzami, a on począł wołać z uniesieniem —— Odpuszczam, odpuszczam. Ja bym ci śmierć moją odpuścił. — Niechże pana, Bóg prowadzi i nawróci na prawdziwą drogę, abyś zszedł z tej, po której błądzisz. — Daj już pokój, daj już pokój — zawołał gorączkowo Kmicic. — Aby znów niezgoda między nami nie powstała. Błądzę czy nie błądzę, nie mów o tym. Każdy niech wedle sumienia idzie, a Bóg intencja osądzi. Lepiej, żem tu przyszedł, żem nie wyjechał bez pożegnania. Dajże mi rękę na drogę. Tyle mojego, bo jutro już cię nie będę widział ani pojutrze, ani za miesiąc, może nigdy. Hej, oleńka, i w głowie się mąci. Oleńka, zali się my już nie obaczym? Obfite łzy, jak perły, poczęły spadać jej z rzęs na policzki. Panie Andrzeju, odstąp zdrajców, a wszystko może być. Cicho, a cicho, odrzekł kmicic przerwanym głosem. Nie może być, nie mogę, lepiej nic nie mów. Bodaj mnie zabito. Mniejsza byłaby męka dla Boga, za co nas to spotyka. Bądźże zdrowa, ostatni raz, a potem niech mi tam śmierć gdzie oczy stuli. Czego płaczesz? Nie płacz, bo szaleję. I w najwyższym uniesieniu porwał ją w pół przemocą i choć się opierała, począł całować jej oczy, usta. Potem do nóg się rzucił. Na koniec zerwał się jak szalony i chwyciwszy za czuprynę, wybiegł z komnaty, krzycząc, Diabeł tu nie pomoże, nie tylko czerwona nitka. Przez okno widziała go jeszcze olenka, jak na koń siadał pospiesznie. Potem siedmiu jeźdźców ruszyło. Szkoci trzymający straż w bramie uczynili chrzęst bronią, prezentując muszkiety. Następnie brama zawarła się za jeźdźcami. I już ich nie było widać na ciemnej drodze, między drzewami. Noc też zapadła zupełna.